Dzień dobry, witam na filmie instruktażowym firmy EBS. Poniższy film pokaże Ci, jak w prosty sposób podłączyć komunikator LX20B z centralą alarmową DSC model HS2016. Przejdź na stronę ebssmart.com. Zaloguj się do strefy instalatora. Uzyskasz tu dostęp do wszystkich materiałów związanych z naszymi produktami. Przejdź do zakładki Smart Communicators, następnie Instrukcje Manuals i wybierz interesujący Cię typ komunikatora. W naszym przypadku będzie to Classic T LX. Odszukasz tutaj Quick Installation Guide. W instrukcji znajdziesz wszystkie potrzebne informacje podczas procesu instalacji. Rozpoczynając od schematu połączeń, poprzez instrukcję programowania, kończąc na instrukcji podłączenia do aplikacji mobilnej. Instalację rozpoczniemy od połączenia komunikatora LX20B z centralą DSC. Do złącza oznaczonego jako GND podłącz przewód z zacisku centrali AUX-. A do złącza plus 12 V połącz przewód zacisku centrali oznaczony AUX plus. Następnie podłącz wyjście komunikatora oznaczone jako AUT 1 z wybranym wejściem centrali DSC. Wejście IN 1 komunikatora LX20B połącz z wybranym wyjściem centrali DSC. Należy teraz w odpowiedni sposób zaprogramować centralę DSC. W tym celu należy postępować zgodnie z opisem zamieszczonym w Quick Installation Guide. Możemy teraz przejść do zaprogramowania komunikatora LX20B. W tym celu musimy udać się ponownie na stronę ebssmart.com, by pobrać oprogramowanie EBS Config 2.0 służące do konfiguracji urządzenia. Przejdź do zakładki Repozytorium, a następnie Configurators. I pobrać oprogramowanie EBS Config 2.0 w najnowszej dostępnej wersji. Należy przejść kolejne kroki w instalatorze. W tym momencie aplikacja EBS Config 2.0 jest gotowa do użycia. Należy teraz zestawić połączenie z urządzeniem, korzystając z opcji ustawienia połączenia po prawej stronie ekranu. Należy wybrać interesujący nas sposób połączenia się z urządzeniem. Na potrzeby tego filmu zdecydowaliśmy się na programator GDProc. Należy wprowadzić nazwę połączenia oraz wybrać port systemowy, do którego podłączony jest programator. Tak skonfigurowane połączenie pojawi nam się na liście. Należy zatwierdzić je, klikając przycisk OK. Możemy teraz przejść do zaprogramowania parametrów komunikatora LX20B. W tym celu należy wybrać opcję Nowa konfiguracja, a następnie Classic T LX20B. Należy przejść do zakładki Wejścia-Wyjścia, wejście IN 1 i zmienić jego tryb pracy na normalnie otwarty. Należy przejść do Wyjście 1, AUT 1, zaawansowane sterowanie wyjściem, wejścia, naruszenie wejścia IN 1, reakcja, załącz wyjście. Następnie powrót wejścia IN 1, reakcja, wyłącz wyjście. Aby komunikator LX20B mógł nawiązać łączność z serwerem komunikacyjnym aplikacji mobilnej, należy w odpowiedni sposób zaprogramować jego kanał łączności. W tym celu należy przejść do opcji Kanały łączności, wybrać preferowany przez siebie kanał, w naszym przypadku będzie to sieć komórkowa. Należy przejść do opcji sieć komórkowa i wprowadzić parametry serwera, czyli jego adres, port komunikacyjny
oraz parametry punktu dostępowego. Tak stworzony szablon konfiguracji można teraz przesłać do urządzenia. W tym celu należy wybrać opcję Wyślij konfigurację po prawej stronie ekranu. Należy wprowadzić kod serwisowy do urządzenia. Domyślny kod to 4 jedynki. Należy kliknąć przycisk Wyślij. W tym momencie urządzenie jest zaprogramowane i gotowe, by połączyć się do serwera aplikacji mobilnej. Możemy teraz przejść do rejestracji komunikatora LX20B w aplikacji EBS Security. W tym celu musimy przejść do opcji Rejestracja i utworzyć konto użytkownika, podając naszą nazwę użytkownika. Oraz hasło. Wybieramy opcję Transmitter. Podajemy numer seryjny naszego urządzenia. Oraz tworzymy kod dostępu do urządzenia. Możemy przejść teraz do edycji obiektu. W tym celu wchodzimy ustawienia, ustawienia obiektów. Wybieramy nasz obiekt, edycja obiektu. Na dole znajdziemy zakładkę sterowanie uzbrojeniem. Wybieramy wyjście oraz wejście, które wcześniej zaprogramowaliśmy w LX20B. Zapisz. Na głównym ekranie pojawi się w tym momencie opcja zdalnego uzbrojenia i rozbrojenia centrali alarmowej DSC. Należy wysłać komendę zdalną, klikając na przycisk zamkniętej kłódki.